Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie Heroes of the Storm 2.0 na tapecie. Tak naprawdę pierwsze starcie z tą grą na serwerze europejskim, z moim kontem europejskim, na którym dosyć dużo grałem. I już widzę, że będzie ciekawie, bo mam 51 łupów do odblokowania. To już omówiłem w poprzednim odcinku, więc tego nie będę omawiał. To już też wszystko wiemy, że są klejnoty, złoty i odłamki. I aktualizacja postępów. 421 poziom, obliczony w oparciu o sumę poziomów bohatera. Tak zostało, odkąd grałem na europejskich serwerach. W tej chwili mam 70 poziom jeszcze na serwerze amerykańskim, więc powiedzmy, że 490 poziom sumarycznie. No trochę grało się w tą grę, trzeba przyznać. W ramach nagrody otrzymujemy 5 skrzynek z łupami. Następna nagroda 42 epickie skrzynki. I następna nagroda 4 weteriańskie skrzynki za to, że 400 poziom mam. I dodatkowo portret weterana mi się odblokował. I jeszcze symulator na 30 dni. Zdaje się za to, że miałem 40 poziom, tak, 40 poziom. I jeszcze otrzymuję jakąś nagrodę, którą jest jeden z mega zestawów. Zobaczmy, czy jest jakiś mega zestaw, który w ogóle mi się opłaca. Jednego w ogóle nie widzę tutaj. Więc być może, że mam wszystkie postacie z tego zestawu. Tu mi brakuje Zul'jina w mieszance bohaterskiej. Tu mi brakuje Lucio, bo od Zul'jina grałem na Ameryce. A tu mi brakuje Valery i Zul'jina. To mi się ten najbardziej opłaca zestaw. Bo mi brakuje dwóch bohaterów. Działając w kolektywie. A trzeciego nie mam, czwartego zestawu nie mam, bo mam po prostu wszystkich bohaterów z tego zestawu. Więc kupię ten, bo mam Valery i Zul'jina w pakiecie. Tu mam tylko Lucio. Lucio nie jest mi aż tak niezbędnie potrzebny, a tu mam tylko Zul'jina. Także wszystko już wiem. Kupujemy zestaw zabójców. I niech mi się ucieszy. Niech mi się ucieszy Zul'jin. Zobaczymy, czy będzie jakiś trollowy taniec z tej okazji. Zapłać teraz. Ta-da! Hurra! Dobra. Mam mega zestaw z głowy. Odblokowałem sobie dwóch bohaterów dzięki temu. I słuchajcie, przystępuję do otwierania łupów, bo co mi innego tu pozostało? Nie mam tak wiele złota wcale, bo też nie grałem na Europie, umówmy się szczerze. No i otwieramy 51 łupów, słuchajcie, skrzynki z łupami, tylko 5 zwykłych, 42 epickie, bo podejrzewam, że po prostu to jest ten taki normalny, który się dostaje za każdy poziom, i 4 weteriańskie za każdy setny poziom, który zdobyłem na serwerze europejskim. Otwieram tu, trochę tego będzie, słuchajcie. To będzie długi odcinek. Wojenny sztandar Terran z Dominium. Okej. Biorę. Zostawię sobie złoto na rolowanie w tych weterańskich skrzynkach. Wydaje mi się, że to będzie ciekawsze. Rzadka skórka na zębo, piekielny ogień. Okej, biorę. Kolejna skrzynka. Bomba! No i załatwione. Robo Kapitan Morales. Ciekawe, biorę. Póki co zawsze jedna R-ka, więc chociaż tyle dobrego. Okej. I ostatnia skrzyneczka. Dużo emotek. Zagara słodziak, jaki słodziak. To są takie skórki, które mi się mało podobają. W sensie są mało wyróżniające się. Dobra, otwieramy teraz epickie skrzynki, słuchajcie. Weterański zostawię sobie na sam koniec, bo myślę, że tam będzie najciekawszy łup. Epicki łup. Epicki wierzchowiec. Cyberwilk. Wydaje mi się, że go już miałem. Tu jest na pewno duplikat, cyrkowiec, bo tego gościa kupowałem za kasę swego czasu. No właśnie, odmawiam. Tą skrzynkę się roluje za 500. To prawdopodobnie weterańską się roluje za... Epicki łup. No, duplikat. Podniosłem twoje ucho. Bohaterowie! Komentator Malfurion! Super! To jest coś, co będę wykorzystywał, słuchajcie, w kolejnych odcinkach. Ale tylko jak mi się trafi to na europejski... na amerykańskim kanale w sumie. Epicki łup. Bo tu nie mam tego.
Kreskówkowa jasna skrzydła. Takie słabe akurat. Nie podoba mi się to. Przepraszam, przepraszam, ale mi się nie podoba. Tak jest, jestem za. Zaraz, jak tylko skończę nagrywać, to chyba wykonam sugestię Chena. Karmazynowa trandy, sokole oko. Spoko. Sokole oko, spoko. To słabe akurat, że się Sylwana trafiła, bo już mam Sylwanę. No ale trudno. Dostaję za to odłamki. Zawsze coś. Mściwy Onigenji. Nie mam jeszcze Onigenjiego na tym serwerze. Bo na amerykańskim go kupiłem. Epicki łup. Płomień twojego życia uznaję za ugaszony. Ugaszony. Taki sucharek. Epicki łup. Nauczyć się czegoś pożytecznego. 50 odłamków jako rzadki łup, to nie wiem, czy to jest takie fajne. Ale spoko. Wolałbym dostawać odłamki tylko za... O, to ciekawe. Tylko za to, że mi się duplikaty trafiają. Ale może to jestem ja. Może jestem wybredny. O! Okej, to już mieliśmy. Przed chwilą ją miałem dosłownie. Cyborg Jastrząb. Ja myślę, że ogólnie ta zmiana na system łupów to tak naprawdę jest ukłon w kierunku graczy, którym się podobają... O, duplikat. Każdy dostaje to, na co zasłużył. Jest to taki ukłon w stronę tych osób, które lubią po prostu zmieniać wygląd postaci. Handrykowa siatkarka Link. Chciałem mieć tą skórkę, podoba mi się to. Muradnik, którego już miałem, spoko. Bohaterowie są epiccy, no. Są za kasę, że tak powiem, więc dlatego są epiccy pewnie. Ale na lego ich można trafić. Na kolana! Jasne skrzydła, pakiet pierwszy. Czy liderka Kerrigan? Fajne, fajne. Po prostu się poddajcie. O. Co takie nie w stylu Jane'y? Epicki łup. Sprawiedliwości stanie się zadość. Zergi grafiki, to tutaj a propos, nie? Zergi grafiki. Biorę. Epicki łup. O, Falstaff. Gotuj się na desant! Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Ogólnie, słuchajcie, gdzieś tam w maju akurat będę przez jakiś czas w Polsce, więc serwery grają na Europie, więc będzie gdzie wykorzystywać to wszystko. Szykujcie się do walki. Fajne. Fajnie, że ta Sadara mamy komentatora. Dużo z tych komentatorów ogólnie. A to są prace konserwacyjne. Jeszcze mam stymulator na 30 dni. To już miałem dosłownie w tych otwieraniach. Hammer time! Nie zamierzam tolerować takiego braku szacunku. Epicki magni. Jeszcze mi się żadna legenda nie trafiła. Nie żeby coś, nie? Epicki łup. Heroiczny Gul'dan, złowrogi pająk. Gul'dan, złowrogi pająk. Ha. Różnica jakaś, kolor. Zasługują na ocalenie. No właśnie, nie wszyscy. 21 skrzynek jeszcze zwykłych. To znaczy tych epickich. Fajny gazol. Za srebrną dłoń. Hej, kasłonko, kawaleria przybyła. A potem 4 skrzynki weteriańskie, słuchajcie. Sam jestem ciekaw, co się w nich akurat trafi. Bardzo fajna skórka. Nie mam wprawdzie chyba probiusza tutaj, ale nieważne, to się wytnie. Ale skórka terańska jest fajna. Epicki łup.
Sierżant Zgładziciel. To miałem, takie miałem wrażenie. No, kto to tam wie? Epicki łup. Oni Genji, epicka skórka. Myślałem, że bohater mi się trafił może. Bym się ucieszył, jakby mi się bohater trafił, bo akurat potrzebuję Genjiego tutaj. Bo mi się podoba ta postać. Epicki łup. Przerobię cię na pasztet. I za to trzeba się napić. Przerobię cię na pasztet. I za to trzeba się napić. Epicki łup. Reynor mi się powtórzył oczywiście. Która nie jest sympatyczna i ugłaskana. Mam coś rozwalić? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Mam coś rozwalić? Nie, nie, nie. Epicki łup. Seledrowy podniebny wąż. Zemsta jest kobietą. Jakie prawdziwe. Oj, oj. 13 skrzyneczek. Lilio z trzecienia, ładnie. I do kompletu portret. Duplikat. Epicki łup. Śmierć antykucom. Rodzina apokalipsy wkrótce wybije. Spoko. Bardzo spoko. Jej! Chaotyczny nas Guldan i... Legendarny łup. Wiecie, z czego się śmieję? Że to wygląda, jakby to było puste. A to jest po prostu niebieska chmura, która jest wierzchowcem. O losie. Śmiesznie, śmiesznie to wygląda. Biorę, oczywiście, że biorę. Śmiechowo, śmiechowo. Epicki łup. Król słodyczy, śmiesznie. Myśleliście, że jesteście sprytni. Gniady koń! Króliczek! Ale słodko. Wielkanoc wprawdzie już za nami, ale to tak wielkanocna skórka. Bardzo. Epicki łup. Zgładzić. Epicki łup. To już mieliśmy. Nie miewasz czasem déjà vu? Déjà vu? Déjà vu? Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Akurat po angielsku się mówi déjà vu, a nie déjà vu. Epicki łup. O, to fajna skórka. To mi się podoba. No właśnie, bomba! Petarda ma zawsze rację, słuchajcie. Nie warto się kłócić z kobietą, która prowadzi czołg. O, a propos. Jak smakuje twój strach? Diablo zawsze taki piekielny. Dobrze, dwie skrzynki te i potem przechodzimy do weterańskich skrzynek. Bursztynowa trupia wdowa. Nawet nie wiem, czy nie lepsza. Nie lepsza bomba. Ostatnia skrzyneczka epicka. No to nawet się nazbierało. Lidan i Smuga Widmo, wszystko mamy. I Cassia, królowa piratów. To jest śmieszna skórka, w sensie nie widziałem jeszcze, jak wygląda w grze, ale tu mi się w miarę podoba. Jak na Cassię. Dobra, i słuchajcie, zostały nam weterańskie skrzynki, w których będą ciekawe rzeczy. Taką mam nadzieję przynajmniej. 5 rzeczy w ogóle będzie. Nie wiem, czy nie jest gwarant jednej legendy. Możemy się przekonać, bo będę próbował trollować. Cokolwiek to znaczy. Chyba, że mi się spodoba ta legenda. Nie, tęczowy wierzchowiec mi się nie podoba. Chcę inny łup. Tak. Pytanie, czy będzie legenda, czy nie. Tak, czyli chyba zawsze jest legenda weterańskiej.
legendarny łuk. Jest! Jest! Dziękuję bardzo! O to mi chodziło. Chciałem mieć Genjiego. Więc są bohaterowie, którzy są epicy i są bohaterowie, którzy są legendarni. Podejrzewam, że to zależy od kosztu. Nowy bohater taki jak Genji to jest pewnie legendarna kwestia, nie? Bardzo mi się to podoba. O, to słabo. Oto twoje przeznaczenie. Słodkich snów. Legendarny. I Zul'jin, którego już mam, jest 400 za to, że jest duplikatem, ale chcę inny łup, tak. Bo będę miał i tak legendę. Może coś mi się ciekawego jeszcze trafi. Błękitny Nimbus, który mi się zrobił... O! Wtedy się model nie wczytał w takim razie. Bo była tylko niebieska chmura, więc w sumie się śmieję całkiem słusznie. Bo tu widzę teraz, że jest ta chmura faktycznie. Myślałem, że taka niebieska kula, która była, jak ktoś chce, to niech się cofnie. Taka poświata niebieska, że to był ten model. A to jednak chodziło o chmurę. Efekt cząsteczkowy najwyraźniej się nie wczytał. I dlatego nie wypaliło. Nie będę tego rolował, w tej chwili zostawię sobie tego Nimbusa. A będę rolował jeszcze na tej kolejnej skrzynce, bo to kosztuje mniej, bo 750 sztuk złota, a mam dwie skrzynki jeszcze, więc mogę dwa razy przerolować. I jak mi się tu nie spodobają te rzeczy. Nie lękaj się, śmierć. Przywróciłem ład. Legendarny łup. Obydwu bohaterów miałem, no. Dobra, chcemy inny łup, tak. Dobrze, jest ten komunikat, że się może trafić coś gorszego. Bo jak zwykłej skrzynce trafi się legendy, to nie warto rolować prawdopodobnie. Nowe wyzwanie. Bo nawet te odłamki się no wtedy dobra, bardziej... Przygotujcie się do walki. O! No, komentatorka. Legendarny łup. Okej. Biorę. I ostatnia weterańska skrzynka. Ta-da! Nie mówił ci ojciec, że nie wkurza się o... Nie. I... Legendarny. Probiusz! Proszę jak ładnie, nie będę tego rolował, bo chciałem mieć Probiusza. I to uzupełnia moją kolekcję. I prawdopodobnie jak teraz spojrzę, oczywiście to są wszystkie... już... Dwóch bohaterów nie mam, kogo nie mam? Do zdobycia, nie mam Lucio i nie mam Cassii. A jak sobie popatrzymy na Probiusza... Nie, Probiusz akurat jest drogi. Chcę zobaczyć po prostu, czy są jacyś tani bohaterowie. Czy wszyscy kosztują 750, jak leci. Nie, 625. 500 tam był bohater. 150. Asmodan. Proszę bardzo. 250. Są bohaterowie, którzy są tańsi. I dobrze, bo to umożliwia odblokowanie tego po prostu niższym kosztem. Aha, i nadal za złoto można też kupować bohaterów. To dobrze. Ale Genji 15 tysięcy, no nie miałem tyle akurat. Także nie. Skórek odgromadź ciut. Pododawali ich znacznie więcej w tej chwili. Więc jest sporo do roboty, że tak powiem. Oczywiście to, co ja tu kiedyś tam narzekałem, że te skórki są trochę takie na siłę, nie? Bo to jest ta sama skórka w innej kolorystyce czasami, inne tekstury po prostu ma. Magiczne wierzchowce. Nie mam Nimbusa, ale mam błękitny Nimbus, nie mam nefrytowego Nimbusa również. No jest tu trochę tego. Legendarne karty. Posiadam kartę legendarną z Hearthstone'a, a ciekawe za co? Pozornie prosta, szalenie wciąga. Skąd ja mam tą kartę? Nie osiągnąłem przecież legendy. A może to tak nie jest? Może nie jest za to ta karta dawana? Nie wiem. Sztandardy to jest coś mniej pasjonującego dla mnie. Ale komentatorzy, to mi się podoba akurat. Mam jednego ze StarCrafta, mam Tassadara. I mam trzech z WarCrafta. Najwięcej z WarCrafta, najwięcej z tych postaci z WarCrafta, mówmy się szczerze. I z Diablo z 5. Nie ma niczego z Overwatcha, co jest ciekawe. Pewnie dojdą wkrótce. Kwestie, emotki, portrety. No i symulator to jest już czyste kryształy, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Zostawcie oczywiście dużo łapek w górę. Dajcie znać, jakie wam się trafiły legendarne łupy i jaki wam się trafił również poziom po przejściu na Heroes 2.0. Ja mam 421 na Europie i 70 na serwerze amerykańskim. Możecie się spodziewać kolejnych odcinków z Heroes. Na pewno będzie odcinek Bohaterów Nexusa z Genjim. Być może co my tu jeszcze mamy? Co tu jest w bójce? No, bójka, przesyłka specjalna. Dwie drużyny, w których wszyscy są smugą! O matko, oszaleli! Możecie się spodziewać odcinka z bójki w takim wypadku. No i będę pewnie gdzieś tam kombinował, żeby również wrzucić odcinek co najmniej z jednej rozgrywki na Hanamurze.
w ramach normalnej rozgrywki, a nie bójki, bo tu widzę, że tu jest ta Hanamura, po tle wnioskuję. Tak, żeby być może trochę omówić mechanikę tej mapy, bo jest to nowa mechanika, gdzie transportujemy ładunki. I będę trochę więcej grał na amerykańskim serwerze, więc tam troszkę też pewnie nadgonię poziom, być może zacznę grać znowu rankingi, jak czas pozwoli, zobaczymy, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się to podobało, zostawcie dużo łapek w górę, subskrybujcie mój kanał, oczywiście zostawiajcie komentarze, dawajcie znać znajomym, że mój kanał istnieje, że gram na nim w Heroes of the Storm i w Hearthstone'a, a czasami w inne gry również z doskoku i oczywiście do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia, pa pa!